Siemanko, standardowy kadr. Witam Was w dzisiejszym vlogu. I wczoraj nagrywałem, dzisiaj nagrywam. Kurde, prawie to daily jakieś tutaj wychodzi. Ja jestem po zimnym prysznicu. Polecam. Kurde, działa 100 razy lepiej niż kawa. Nie no, w sumie kawa też dobrze działa. Nie można tego porównać, ale jak się weźmie zimny prysznic i wypije kawkę, to mam wrażenie, że mogę zrobić cały tydzień treningowy w tą jedną godzinę. Jest godzinka 9:17. Ja piję swoją kawkę. Tu oglądam vloga. Za oknem. To tam nasza rówka. Bardzo mi to się nie podoba. Wiecie, z zimnym prysznicem, w ogóle z trudnymi rzeczami jest tak, że na początku ciężko nam je zrobić. Ciężko się przełamać. W wypadku tego zimnego prysznica ciężko odkręcić ten zimny strumień. W sensie, no, tą wajkę na zimny strumień. To jest najcięższy krok. No ale jak już go wykonamy, to nagle czujemy taką ulgę, nie? Powiedzmy minutę pryskamy się tą zimną wodą. Zrobiliśmy to. Raz, że psychicznie wydaje nam się, że już kurde od rana nastawiamy się na coś, co jest trudne, żeby później dało nam zwrotny benefit z tego. I ja na przykład po minucie, nawet po 30 sekundach na początku, nawet po 15 chyba, teraz mniej więcej codziennie, odkąd jestem w akademiku, biorę sobie zimny prysznic. Bo wiecie, to jest tak, że organizm nam podpowiada, kurwa, po co się męczyć, weź ciepłą kąpiel, po co tą zimną? Ale wiecie, jeżeli już to zrobimy, to nagle przypływ energii, kurde, to jest takie pobudzenie, można góry przenosić, a jak jeszcze kawkę do tego dodacie, jak ktoś lubi, jak na kogoś dobrze kofeina działa z rana, kurde, taka kawka plus zimny prysznic naprawdę ustawia dzień. Także morał z tego taki, po prostu za dużo nie myśleć, po prostu przekręcić na zimną wodę, niech ona leci. Jak już przekręcicie, to raczej po sekundzie jej nie wyłączycie, bo już będziecie mieli takie, a kurde, jak już przekręciłem, to niech poleci to 10-15 sekund. Możecie sobie zaczynać od 10, od 15 sekund, po prostu żeby się oswoić z tym nawykiem, a później już nawet będziecie dziwnie się czuli, jak już nie weźmiecie tego zimnego prysznicu. I też jest tak, że ja na przykład biorę zimny prysznic po gorącym. W sensie od razu normalnie się myję, się kąpię, tam szampon na włoski, tu, pod paszkę jakiś, kurde, dobry szampon zapachowy. Gorącym wodą normalnie. No i później dopiero, jak już mniej więcej, powiedzmy, się umyłem, to wtedy zmieniam na zimną. I takie dwie minutki jest to dla mnie wygodna opcja, bo na początku mam ten benefit takiego rozluźnienia z tej gorącej wody, a później cyk, zmiana schematu 180 stopni i zamieniam się w wikinga, nie? Jest taki, kurde, tutaj przeskok w mózgu. No, dobra, dobrze, zobaczcie, kurde, dzisiaj będziemy robić plecki. Dobra, ja tu gadu, a tu śniadanko trzeba zrobić. Śniadanko bez kombinacji. Twaróg, miód, to w sumie wszystko. Do twarogu też sobie dorzucam jakieś orzechy. Tutaj chipsy to nie to, większość mi się skończyło. Zostały migdały tylko. Także migdały do dobra, także mamy godzinkę 10. No i tak prezentuje się pierwszy posiłek bez kombinacji. 30 gramów orzechów, 275 gramów twarogu, do tego 100 gramów miodu, białko, węgle, tłuszcze, węgle, banan do tego, żeby owoce się zgadzały. Wspomniałem, po prostu robię ten posiłek, bo on bardzo mi pasuje pod względem takim, że jak kombinowałem ze śniadaniem rano, żeby były jakieś tam placuszki, nie placuszki, to się wkurzałem na siebie, że schodzi na to, nie wiem, z pół godziny, 40 minut, później to jeszcze zjeść i się wkurzałem, że jest mało czasu tego rano. A tak twaróg, cyk, cyk, 5 minut zrobione, 5 minut zjedzone, zapominamy, dużo białka na samym starcie, co naprawdę fajną katapultę daje do późniejszego dnia. I smacznie, wygodnie, szybko, po prostu to, co lubię z rana. Później bardziej bawię się w jakieś tam fajniejsze rzeczy kulinarne. Tak sobie kminię teraz, 10:30, zajęcia mam na 15, czyli po godzinę muszę być wcześniej, żeby dojechać, czyli na siłkę zrobić ciężki trening dzisiaj pleców wypada, pójdę o 12, 2 godzinki, przyjdę 14, szybkie ogarnięcie się, umyć, zjeść, pół godzinki, sam raz, także półtora godzinki coś jeszcze tutaj porobię i lecimy na ostry trening pleców. Tu. Już się spakuję na siłkę, cyk, żonobijka, spodenki już spakowałem, żare buty,
woda jeszcze po wczorajszym treningu, także git, niech tutaj sobie to leży. Dobra, przetreningowo cytrulina oraz kreatyna, która już mi się skończyła. Ale zamówiłem sobie wczoraj chyba albo przedwczoraj kreatynę, więc powinna dzisiaj albo jutro być w paczkomacie, także jeszcze skoczymy odebrać pewnie. Dobra, także lecimy na szybkie plecy. O 14.30 muszę już zbijać na uczelnię, także mamy na spokojnie 2 godzinki, żeby zrobić trening, jeszcze się wykąpać, zjeść, także dzisiaj nie nastawiam się na jakieś tam rekordy czy coś, po prostu chcę pompować fajnie plecy, zaaktywować tylnia w tym barku. No i będzie git. Dobra, lecimy z podciąganiem, ale najpierw jakaś rozgrzewka. Później wyciąg. Znowu chwyt mutkowy na 10, 12, może 14 fajnych ruchów. Plecy, ale jeszcze dzisiaj nagram wyciskanie. Kurde, będę się obsekurować jedną ręką, ale tam radę. Tak, żeby nie musiał obsekurować. Dobra, lecimy, bo i tak się przedłużyło, a jestem trochę spóźniony już. Dobra, to był dobry trening, trochę gadania było, także się przedłużył. Jest godzinka 14, ja o 14.30 teoretycznie musiałbym grzać na autobus, żeby zdążyć na zajęcia na studia, no ale najpierw idę zjeść, nie? Studia poczekają, a synteza białek mięśniowych ucieknie. Oczywiście z przymrużeniem oka, ale no w sumie tak zrobię, tak jak powiedziałem. Lecimy, nie mam czasu stać na czerwonym. Jeszcze mam dylemat, kurde, co zjeść po treningu. Czy coś szybkiego, ale mniej optymalnego? Czy jakieś jajka zrobić? Kurde, no nie wiem, zaraz zobaczę. No w windzie. Dobra, prosty cięższy kadr z tego miejsca, ale chcę powiedzieć, że muszę teraz szybko się wykąpać i coś zjeść. Pół godziny mam na to, więc w sumie nie jest tak źle, jak myślałem. Dobra, wygrała opcja na szybko i mniej optymalnie, czyli 20-40 gramów białka i 2 banany. Także tak to się prezentuje. Te proteinowe puddingi są naprawdę kozackie. Często jest tak, że tam, gdzie studiuję, w Kukułce jest taki, no jest sklep Kukułka i po prostu przeceniają te puddingi, nie wiem czemu. I tak tutaj 3,30 to dosyć dużo, bo zazwyczaj po 2,50 je przeceniali.
No ale moim zdaniem się opłaca tak na szybko sobie skubnąć, tym bardziej, że jest to serio dobre. Sobie nie wiem, czemu powiedziałem, że jest to mniej optymalne. Przecież to kozacki posiłek, 40 gramów białka w owoce. Kurde, dobra, luks. Pompowałem plecy, także przypinka klaty. Oczywiście zabaweczka przy dobrym świetle. Szybkie przypięcie. Tyk, tyk. Dobra, ja już w sumie cały się ogarnąłem, także zostało mi 8 minut do wyjścia, żeby nie przez autobus. Tak pewnie będę biegł. No, taka jest moja natura, co zrobię. Skyra sobie dopiję. Zapomniałem w ogóle, czujcie? Zjadłem pudding, zjadłem chyba banany i mówię, kurde, czego się mi tu brakuje? I tak patrzę teraz na tego skyra, już wziąłem prysznic i tak dalej. Patrzę, że otwarty. Ja myślałem, że wypiłem. Człowiek głupszy po treningu. To jest udowodnione naukowo, że bezpośrednio po wysiłku fizycznym jesteśmy trochę głupsi. Ale to chyba zanika później, nie? Znaczy, no, się wyrównuje. A przynajmniej tak mi się... Wchodzenie do windy jest jak wchodzenie, no kurde, no, siłownie w południe, nigdy nie wiesz, kogo trafisz, no tym razem jestem sam, także elegancko. Dobra, także plan jest taki, być na uczelni do 18 chyba, później przyjdę, zrobię sobie kurczaka z tortilli, także będzie fajny posiłek, ostatni albo przedostatni chyba, zobaczę. Ostatnio właśnie odkrycie roku, kurczaka w tortillę zawijam, nie wiem czemu mówię w sumie na takiej scenarii o tym, no ale taka ciekawostka, zresztą zobaczycie chyba. Jakoś pieniążki mi się skończyły na koncie, a córcia chce nowe buty. Wiem, nazwania się konstytucją. A dobrze. Powinieneś przestrzegać prawa, które sam współtworzyłeś, prawda? Przestrzegam. Tylko czy możesz mi wyjaśnić, dlaczego ten prezes z tym całym bankiem jest taki zasadniczy? Podobne. Szybki wjazd do sklepu po jakieś picie. No i elegancko, to mi się podoba. Po promce 3 zł zaraz będziemy ładować. O, to już w ogóle 2,50. Klasyczna przypinka w lustrze. Dobra, ja już po zajęciach i idę do paczkomatu odebrać stojak i kreatynę, bo zamawiałem. Także zaraz. No i luks. Wziąłem z Allegro jakąś najtańszą obecnie. No i luks. Paczka odebrana. Także lecimy do akademika. Dobra, mamy 18.30, a ja zapomniałem, że przecież kuraka mam w lodówce, także idę go teraz usmażyć, żeby zjeść na dzisiaj i na jutro będzie 400. Dobra, mamy godzinkę 19.15 i tak wygląda przedostatni posiłek, 200 gramów piersi, tortille. Także zajadam to i mam już 3000 kalorii, także coś jeszcze będę musiał dojść zaraz. Dobra, mały update, ostatni posiłek, proteinowy napój, 20 gramów białka, do tego 100 gramów daktyli, także... Dobra, także dzisiejszy dzień na 3400 chyba kalorii skończony, 180 gramów białka z 400 gramów węgli, więc jest... Luks, ja lecę spać, jutro ciężkie siady, pewnie też coś przygram, siemanko, do następnego.